Czyli co, ten pół korpus na razie położymy na daszku, aha, nie? No tak. Dobra. I zrobimy tutaj przegląd, nie? Mhm. Czyli ja wezmę widelca. Nie wiem, może od tej ramki, z tej strony. Ogólnie szukamy naszej mamuśki, nie? No to jest zaczerwione, a zaczerwione środki, ma bokiem pyłek, pieszka. Bokiem pyłek, nie? I miodek. Na dole to ten trut chyba, nie? Taki. To? No. Mhm. O, tu jest ładnie szczerze. I tutaj są jajeczka złożone. Tak? Knotki są złożone, widzisz? Mhm. Są knotki, nie? Mhm. Może masz przeszła coś do półkorpusu. No zobaczymy. I już na brzegach to składało. Ale tu nie wszędzie jest. Bo na przykład tutaj... Bo tu na przykład w tej części... Tutaj nie widzę żadnych knotków, one są bardziej, tu są, tu, tu też są dojechane. Ale dobra, a mateczka? Akurat jakbyśmy ją dzisiaj znaleźli, to bym ją posmarował flamastrem. No nic. Co? Odłożymy ją tak? Mówię ją parę na razie o te... Tak? Tak, jak się gniotuje może. Słyszysz, jak tam wulub brzęczy? Drr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 r
A w ten sposób, nie? No. Tak jest elegancko. Zobacz, tu jest przejechane, nie? Znaczy przejechane, dołem są, widzę, nowe knotki. Widzę. No, to ładnie. Ja szukam matki, wiesz, że patrzę za matki. Ja też, też przy okazji szukam. Ma skrzydełko ciapnięte. To jest jedyna rzecz, którą można zauważyć. No i długi odwłok. Też jest zaczerwione w tym miejscu na spodzie, to są jajeczka. Te są pszczółki podobne do tego takiego, co ja złapałem. Teraz? No, na drzewie? Kolorystycznie no. Takie są bardzo podobne, że takie żółto-czarne. Tutaj mamuśki nie widzę. Jeszcze raz z drugiej strony. Tu chyba ten jest, nie? Patrz, czy nie, co to jest? Miseczka ma. Tu weź ją, ciapnij. No dobra, elegancko. Dobra, to wkładamy to. Nie? Nie wiem, czy to tak było. Ale pszczółek jest tutaj w tym, nie? Jest? Nie? Są już takie larwy większe, nie? Niedługo zasklepione będą. To są dwie miseczki. Ła, przyjmą tam pszczółki, nie chcą.
ale pusta, ta jest była pusta na pewno. To też jest pusta. Tu się wygryza, nie? Truteń w tym miejscu. Widziałem, no. Truteń to jest? Mhm. Że taki duży? Mhm. Widzisz, jakie oczy ma, wystają. Ale tu jest przejechana ta ramka. Ona też niedługo będzie ten, zasklepiona. No to, proszę, to jest są wszystko. Larwy, to są larwy, nie? Tak, no. Dobra, to zobaczmy drugą stronę. Matki szukasz cały czas? Tak, no staram się. Chciałbym ją... Chciałbym mieć pewność, że ją chociaż widzę. Tu jest przejechana tutaj ta ramka, się nie? Kolejne. Truteń? One się ich dotyka, one w ogóle nie uciekają. Jak zniknięż, to się ładnie zasadza. Nie? Ale widać, że jest biało. No. Nie? No powiem ci, ta twoja matka już 3-letnia, ale jeszcze harata nieźle. Nie? Daje radę. Dobra, wkładamy, no bo chyba nie widzę tutaj tej mojej starej. Powiem ci, że w szoku jestem, co się stamtąd mogło stać. No, ja też nie wiem. Powiem ci, że też nie mam zielonego pojęcia. Też nie mam żadnego pojęcia. Ładnie zaczerwione całe. Nie, też zaczerwione jest. A to co. Tu gdzie się wygryzło już ten, nie, to kolejne są poskładane. Kolejne są już potegowane. Tutaj ta sama sytuacja. Cała ramka jest zategowana, nie? Tu gdzieś jakiś miseczek jest. Gdzie? Tu. Tu, nie? To jest taki. No. To rozumiem jest trut, nie? Tutaj na brzegu. No. Tu wszędzie są robaczki. Ten wielki, nie? No, skurczysyn. No tu. Matka gdzieś będzie chyba z drugiej strony, bo tam gdzie jajeczka będą, bo to są już larwy starsze, już kilkudniowe. Ostatnie żydoka. No tak. Tak jak u ciebie, nie? Przeszła pod listawką i człowiek nie widział. Ale jej tyle jej nie mogę znaleźć. Kilka razy ją widziałem, ale ostatnio ją znalazłem, chciałem ją znakować i kurczę, pisaka zgubiłem, bo mi wypadł z kieszeni z dziurawej. I znalazłem pisaka, ale już jej nie znalazłem drugi raz. Kolejne ramko. O, tutaj to. Tu jest dojechane? Jest dojechane czy nie jest dojechane? No 99%. No. Tutaj ładnie. Tu chyba i ma taki pomarańczowy pyłek na nogach. No, ciekawe co to jest. Teraz zobaczymy drugą stronę ramki. Tu gdzie nie jest zaklejstrowane, to są jeszcze robaczki. Świeże, które dopiero będą zamknięte, nie? No dobra. No, nawet tu po samym brzegu są larwy. Tak?
przynajmniej jedną wizję. No, tak, tak. Tu jest miseczka w samym brzegu. Drugą. Widzisz? Tutaj. Jedna. Nie? No, a tutaj to jest taka. Ale tak widać, że jest ramka też przejechana, zaczerwiona jest, nie? Czyli można powiedzieć, że w tym tygodniu. Bo jest ciemniejsze są zasklepione i jaśniejsze, nie? Czyli te ciemniejsze to już mają dłuższy okres. Już dojrzewają. Szefowej nie widzę. Powinno być tak. Dzień dobry. Przyszedłem na inspekcję. Szefowa wystaw, przestaw swój batalion. Ona się wtedy melduje. I robimy przegląd. Jak w garnizonie. Jeszcze ostatnie zerknięcie. Nie. Ogólnie ramki całe są zaklejone pszczołami, nie? No. Może jest godzina taka popołudniowa, gdzie jest cholery. No, z polu, która nie, była? Jeszcze. Po 14 chyba, nie? No. I powiem ci, no dzisiaj jest pierwszy dzień słońca. I nagle od razu upalnie. I uparnie. No, wydaje mi się, że ta ramka jest zaczerwiona, tak jest. Złożone są knotki nowe. Mhm. No to tu trzeba się rozejrzeć za matką, tu może gdzieś być na tej ramce. Albo że może szukać jakiejś wolnej komórki, nie? Mhm. Się niedawno wygryzł czerw, bo jeszcze bokiem jest stary czerw, a do środkiem już się wygryzł i zaczerwiony od niego już jest. Nie? Hmm. Czyli matka na bieżąco to jednak obrabia, daje radę. Dołem mogłyby trochę węzeł podciągnąć, to by matka jeszcze mogła dołem coś złożyć. Ale zobacz, że ogólnie te ramki... To takie obnóża wielkie przyniosła tyłek. No. Całe żółte. Ale patrząc na tą ramkę, to praktycznie ona mało co ma pokarmu, ta ramka. Zobacz. No, od jest, góry do dołu czerw. Jest czerw, nie? To, takie pojedyncze komórki. To te pszczoły też muszą dużo chodzić, żeby donosić to jedzenie, nie? A tak to wszystko jest, zobacz, zaknotkowane. No, no. Same knotki są. No. No i drugi.